Hej Sylwia, witam, witam. Muszę sobie przypomnieć, co myśmy ostatnio robili po zadostowaniu w pierdzielu od kolegi Waskiego. Bo to jest ostatnie, co pamiętam, że zrobiliśmy. Albo raczej czego nie zrobiliśmy, zależnie od tego, jak się na to spojrzę. Mam też pytanie, dlaczego nie jestem wyleczony. Ja badań nie zapisałem przed tym. Nie zapisałem po wyleczeniu. Albo nie wyleczyłem się przed zapisem. W ostatnim odcinku wyjebaliśmy się na Waskim i przysięgam, że znalazłem jakąś dobrą strategię na niego. A z inne kłamstwa, które będę sobie odmawiał. Cześć, samodaję, cześć, Karka, witam, witam. Znaczy, znają życie tą bardzo ambitną strategią, będzie po prostu Void Ice i liczenie, że będzie działać. Zgadnie Drain. Co nie wiem, czy Drain nie będzie lepsze. Bo przy okazji będzie mogli się leczyć, a wydaje mi się, że jego najgorszym atakiem był ten lodowy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jada, nie może się przejść. To już niestety robiliśmy, więc czeka nas powtórka z rozrywki. Czy oni byli podatni na buffo? Tak. Bo kojarzę, że w niej był jakiś problem i nie wiem, czy to nie było odporność na fizyczne ataki, więc nie będę ich tylko fizyczne i to co. Ma reverse, proszę nie reverse, nie pyta. Fuck me. Skakuj z powrotem do robota. Inferno shot. Bardzo mi się przyda, to na pewno. Not. Chyba trzeba buffo, dajny, jakoś to idzie. Cześć Petko, witam, witam. Drogi emulatorze, czemu mi to robisz? Najgorsze jest to, że to nawet nie jest tak, że on mi skaszował czy coś. Emulator pokazuje mi, że cały czas działa. Więc to mnie najbardziej zastanawia. A już tym bardziej to, że ostatnio nie mieliśmy tego problemu. Czy jest coś jak reset? Okej, ewidentnie mój emulator nie działa, wbrew temu, co powiedziałem chwilę temu. Potrzebuję jej na chwili. Cześć Sebastian, dostałem francuską reklamę. Dlaczego francuską? W sumie nie powinienem narzekać, biorąc pod uwagę, że ten, że ja u siebie na telewizorze na przykład często dostaję szwedzkie reklamy. Nulfis się liczy jako Nulgan. Generalnie nie powinno, nie wiem, czy oni nie mają obu. O tak powiem. Bo na ogół jest tak, że gun i fizyczne są osobne typy obrażeń. Zresztą że Kamacos chyba miał słabość na jedno, a nie na oba. Ale mogę się mylić. To zgadnie, nie po prostu źle pamiętać. Czy on mi dosłownie całe partie zinwestował? O, Jesus. Muszę też pamiętać, że jestem idiotą?
Że nie ustawiłem sobie skilly to jeszcze. I to będę musiał zrobić jeszcze w wolnej chwili przestań. Może tym razem mi się nie zawieść. Powiedzcie, działa. Czy ja będę musiał teraz robić state'y za chwilę, żeby być bezpieczny? Mam nadzieję, że nie. Mam szczerą nadzieję, że nie. To chyba pierwszy raz, kiedy miałem takie stricte blokujące mnie problemy techniczne podczas DDS-a. 90 obejrzałem się. Let's go! Jeszcze tylko dycha. Powinno się zamknąć w tym roku, jak tylko dycha. Ale ja bym nie pogardził, gdybym miał tutaj jakiegoś save pointa. Wy nawet nie wiecie. W każdym razie, tylko coś mówiłem o tym, że mam nieustawione skille. A jest tutaj. Szkoda, że nie mam tego nula na protagu. Aczkolwiek zgaduję, że za fajnie by było. Może stay z me. Nie ironicznie uważam, że zrobienie tej state'a nie jest tym pomysłem. Zwłaszcza, że oszczędzę sobie relatywnie niebezpiecznego powrotu. Dobra. Dawaj to. Czy Waski mi osobowości? Czas sobie przypomnieć. No, ogień. Defense stone, feed attack up. To brzmi niebezpiecznie. Fizyczne praktycznie nic nie robią. Więc zróbmy tak, ja jestem. Chalipka mądry jest. Okej, wiem też, żeby nie używać tego. Żeby nie używać taunta, bo ma fizyczne. Jednocześnie mam wrażenie, że przez to użyteczność hita w tej walce spada zauważalnie. I tak będę próbował Aizdane rzucać na wszelki wypadek, żeby tamtego przelewka nie bolała mnie aż tak bardzo. Dobra, Achi. W ogóle nie mam wrażenia, że zadaję mu bardzo śmieszne obrażenia póki co. Cure Panic Charm. Oczywiście. Oh baby. Właśnie też mi się tak wydaje, że jestem w sytuacji, gdzie tamten lodowy atak po pierwsze zadaje więcej obrażeń, a po drugie... O mój Boże. A po drugie jest słabością hita. Weź proszę odtarmuj. Znaczy o... Panikuj. Jo. Mega jest 80% szansy. Ale powiedzmy, że będę spamował tutaj na, aż... Kto, mi albo jemu się znudzi. Jedno z dwojga. Prowadź ten status, co się wcześniej miał, że nadal jest konfundowany. To mi nie powinno wykorzystywać itemów. Przynajmniej chciałbym wiedzieć, że to nie wykorzystuje itemów. Nie wiem, czemu miałoby. Też już Molotowa, co? Bo chcę zrobić Makandę. Achi. Jestem głupi. Don't mind me.
Nie wiem, co miałem przez to na myśli. Koniec końców nie wyszło tak źle, bo miałem jeszcze Ace Walla, ale nie było to najmądrzejsze, co mogłem zrobić. Przynajmniej po tych paru makam takiego obrażenia też nie są jakieś specjalnie duże. No i się czy nie próbować go tauntować, powiem szczerze. Bo dość rzadko mnie atakuje jednak, fizycznie. A jakoś muszę tę walkę przyspieszyć, kiedy moja jedyna ofensywna opcja to Agi. Czy ja mogę przestać robić niemądre rzeczy? Niech też mnie kurwa strzeli w łeb. Muszę zacząć myśleć o tym, co robię, bo zacznę robić jakieś bardzo nieosadne rzeczy. Dobra, jakiś umrze, to akurat nic nowego. Czy jestem w stanie zrobić Agi leczę? Tak, jestem. Revival feed. I think. Nie zdziwię się, jeżeli teraz padnę w jakiś paskudny lub gdzie hit będzie za chwilę umierał. O mój Boże. Okej, udało mi się wyjść z lupu, więc nieźle. Aczkolwiek mówię to, że muszę spamować Agi, mnie strasznie boli tutaj. Tak, bo nie atakować. Jak to ostatnia tura? A tak. Mogę chyba taką rzucić. A nie, nie było po co. Będę pamiętał już, że ma maksymalny debuff. Fajnie to wygląda, jak ta Megidola zadaje tak śmieszne obrażenia w tym momencie. Najbardziej przy takim atakowaniu hitem się chyba boję tego, że on skuduje. A to mogłoby mnie zaboleć. Bo mógłbym nie być w stanie się wyleczyć. Oho. Ale to może być nieprzyjemne. Bra. Bra. Dla bezpieczeństwa. O, wow, on potrafi coś robić. A hit ewidentnie robi wszystko, żeby tylko się zabić dzisiaj. A jest słabo. Hit umiera. Yep. Bardziej mi się nie podoba to, że serw wciąż trochę jest w kiepskim stanie. Ile czas może trwać konfus? Bo chyba to wcześniej się w jedną turę we... Oh baby. Pojebie mnie teraz. Rozumiem. Rozumiem.
Cezarza, tego jak miał szlak. Rozumiem. Oh baby. Mam nadzieję, że on nie będzie teraz dosłownie stanował Himalayo. Te Aistole są użyteczne. Muszą zostać użyte, a w tym jest największy problem w tej chwili. O, well. Nie będę kłamał, czuję się jakbym musiał polegać na RNG w tej walce. I trochę mnie to boli. Jakby nie wydaje mi się, że mogę mieć coś, co zagwarantuje mi wygraną w tej walce. Ambicja do drużyny. Nie jestem pewien, czy to pomysł, bo on będzie umiał na te. Na Mazjodajne. Bo ma za niski poziom. A jeszcze zjeść mi tutaj nie ma sensu. Ripley Drain to bez różnicy. Nic silniejszego, nic z tego nie mam. Ty raczej też nie masz nic sensownego, co? Okej, plus Expert Resist, nope. Czyli to co zrobię obecnie, to jest najlepsze dosłownie, co mogę robić na tę walkę, bez grindowania. Więc będziemy podchodzić, aż się uda, I guess. Ale odrobinę przyspieszę sobie walkę, I guess. Zwłaszcza, że posiadanie Agi daje mi dużo wygodniejsze do skład tur. Bo wcześniej patrz nic, że oto połówkę, a teraz mamy po prostu dwie pełne tury. Dla Argili. Trzecia Makanda. Ice Drain. Archie. I Medialama. Nie wiem, czy już mana nie tak działa. Bo on chyba odnawia manę po zjedzeniu kogoś? Może iść, Adji? Oczywiście, że nie chcesz. Okej. Okay. Rozumiem. Da się to wyczytywać, bo są manę. Domyślam się, ale jednocześnie nie wiem, czy jest to coś, co chciałbym próbować akurat na tego typu bossie. Macham jeszcze raz. Oh boy. Błagam. Błagam. Outplayed. Outplayed.
Okej, okay, przynajmniej Edge już, więc to jest jakiś plus. Błagam. O, to miał na myśli. Masz jakiś dostęp do sekundy? Chyba jedyne, do czego mam dostęp, to Sakombi's Nuts. Chyba. Unless. Nie no, powinien mieć sekundę. O kurwa, nie cofnąłem. Ładna momenta. Idę się poprawić. Agi Fire Boost. Quick Cure. Jesus fucking Christ. Było zapisać. Jest jeden prosty powód, dla którego nie muszę zepsywać. Ja to teraz wygram. Teraz inne kłamstwa. Które sobie dzisiaj wmawiam. Dziękuję. O wow, zawsze zapominam, że spele typu Megidola mogą mnie trafiać. Cześć. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwym człowiekiem. Jak to ci sim? Wymownie zamilknę. To chyba będzie najlepsze, co będę mógł zrobić. A tak nieco bardziej na poważnie, to boskim się... Ja to znowu zrobiłem. Boskim właśnie się bije, jest bardzo zabawne i interaktywne. Wow, to potrafi kompletnie spudować, a nie tylko misnąć. To jest w ogóle też nie dziwne, że istnieją dwa różne sposoby mita. Da się w ogóle jakoś sprawdzić, jak wygląda poziom buffu debuffu w tej grze, czy niekoniecznie? Tak się zastanawiam.
Bo nie chcę przyciskać na sobie przycisków, żeby jakieś autowalki nie odpalić czegoś. Ale się zastanawiam. Nie kojarzę doskonale. Bo w pewnym momencie mam wrażenie, że się pogubiłem. Jeżeli chodzi o to, ile buffów, debuffów już nałożyłem. Mogę wyobrazić sobie właśnie tę walkę, gdyby on miał Dekundę. Chyba dosłownie bym wyłączył emulator. Chyba za dużo, a nie, jeszcze przeszła. Ajdej. Ja tylko czekam, aż wciąż jakimś cudem uda mi się to jeszcze przegrać. Dosłownie na zasadzie jeszcze nie wiem jak, ale mi się uda. Na przykład dlatego, że znowu zapomnę i tej narzuć i tym razem wyjątkowo przejdzie. Mapa czwarta, Rakunda. Chyba już dosłownie mogę pomować do ochrony śmierci. O mój Boże, ona krytła. Nie, ja nie mam buffów właśnie w tym rzecz. To on ma debuffy. Pamiętacie jak mówiłem, że zapomnę? Na szczęście spudłował. Zastanawiam się, czy w tym momencie już rzeczywiście po prostu nie ignorować Aizena. Ale mam wrażenie, że to się źle skończy, więc może jednak i mentek robią. Ojej, to właśnie wyobrażenie sobie, jakby to było, gdyby to działało jak w SMT5, gdzie musiałbym cały czas nakładać te debuffy, bo one na czas są. Ukurwiłoby mnie chyba. Na szczęście metafor robi dokładnie to samo to SMT5 i jest to równie wygodne. Przy czym też jednocześnie mam wrażenie, że metafor jest o tyle ciekawszy, że ma dużo bardziej zróżnicowane opcje buffowe i debuffowe. To metafor robi takie samo, jak SMT5, że masz te debuffy na czas, które się stakują. A mi nie jest to słuszna reakcja. Bo to jest strasznie frustrująca mechanika, moim zdaniem. Która kompletnie zniechęca do używania single target buffów, moim zdaniem. Tak naprawdę, dopóki nie ma się jakichś buffów poziomu ma, to nie czuję, żeby używanie ich miało sens. Chyba, że nie wiem, mamy jednego dedykowanego DPS-a, który na przykład charge'uje, od kiedy ma tyle HP, od... Wiesz co, pewnie od tego, kiedy używam pierwszotierowego spela na endgame. Jeżeli nie ma się baw, to nie powinien się ich używać. Znaczy, też tak jak mówiłem, moim zdaniem akurat metafor jest o tyle specyficzny pod tym względem, że jest sporo innych opcji niż stricte buffy do narzucania. I dlatego nie narzekam aż tak bardzo. W endgame na przykład bardzo dużo używałem jednej ognistej obszarówki, która miała bodajże minus atak, minus defense, albo minus ten, albo minus 2 poziomy ataku. Ta, albo to, że jest taki pseudo Warcry. No to praktycznie Warcry single target, że tam ten wrzuca minus 2 na jedno i drugie. A potem trafiasz na bossa, który stwierdza, że jak tylko dostanie
jakiegokolwiek debuffa, to rzuca 2 razy plus 3. Więc jakikolwiek staty by nie miał, to z powrotem wraca na plus 3, znaczy na plus 3. Bardzo zabawne i interaktywne. To już jako low level, no fear, że SMT5 zaczął rzucać się na Vengeance. Doskonale. Ja znowu nie użyłem Icefalla. Doskonale. Są też takie interesujące. I mean... Proto Fintesencje mają bardzo dużo na tyle dobrej skilli, że jestem w stanie zrozumieć takie podejście. Nawet magiczne Vengeance dostały bardzo dużo opcji moim zdaniem. O mój Boże, spierdalaj. Jezu Chryste. Wciąż czuję się okropnie z tym, że musiałem tego. Że musiałem sobie ustawić sekundę specjalnie na tę jedną walkę. Nie. Daję taki wcześniej. Zapisz. I mean, bardzo chętnie to zrobię. Powiem więcej, zrobię state'a. Czy tutaj gdzieś jest save? O mój Boże, to nie ma save pointa, prawda? Ja ten nie wrócę, prawda? Nie, ja mogę ten wrócić. Dajcie mi wrócić do save pointa! I znowu crash emulatora. No dobrze, hit. Queen, yes. Sakura Rage. O tu Naruto, kurwa? Live Game Field Resist, uuu. Spicy. Nigdy nie, chyba nie dostało żadnych tych, żadnych skilli. Proszę mi wybaczyć to turbo, ale jestem odrobinę sfrustrowany zaistniałymi przed chwilą wydarzeniami. Kitkla hit great thing is doing me noise. Dawaj, nie spadł ten skill. Normalne close call, escape one time demos from only. Nope. Happy device już mam. Co ja mogę mam... Przypomnieć mi, jakie mam skille. Ingress to jest... Insta kill to jest po prostu obrażenia. Słyszę Messengera i nie podoba mi się to. Nic ważnego. Chyba, może. Tam jest. Konsum nie. Chciałbym jakiś zwykły skill, który nie jest tym. Który nie jest. Hand skillem. Wezmę sobie Venom Fang zamiast Quicker. I. File. Nie, chciałbym coś jeszcze single targetowego, może. Chancellor, zaraz Fireboosta. Coś jeszcze muszę zmieniać? Chyba nie. Tutaj mam jednego Draina, który jest bez różnicy. Tutaj mam Pokundę, ale też są bez różnicy. Chyba, że ma Hamon wrzucę. No dobra, Netbox jest Cetraken, Makadaken, Zekminus, Magic Minus. Excuse me? Nie, nie powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie grać w SMT5 bez Dampnerów.
jeszcze bez tego. I to wszystko. No właśnie, to też mnie przeraża w tym wszystkim. No dobra, czyli możemy teraz chyba do window pojechać. Tu był save point. Jest też Need Hobbit. Który daje na wolę. Excuse me. Ja mam dwie tu. Oh my. O mój święty Boże. Na co on był podatny? Na ogień? Nie. Chyba nie. Słuchajcie, na pewno się uda. Spoiler, nie udało się. A co do tych pasywek w metaforze, powiem tak, się im przyzwyczaj się. Większość pasywek jest obrzydliwie droga. Czy on miał jakieś słabości? Przypomnij mi. Repelder Zane na Snow Ironman, czyli nie ma, rozumiem. Ciekawości. Oczywiście. Jaki mit? Ładny mi mit. A on jeszcze żyje. Wydawało mi się, że mam mniej HP, powiem szczerze. O. Poświaduj. Don't do that. To nigdy nie zje. Przysięgam. Chyba wiem, gdzie popełniłem błąd. Teraz jak o tym myślę. Z jakiegoś powodu uznałem, że Bufudain go wyleczył za tyle, ile ma HP, a nie za tyle, ile by zdało. Zanim zapytacie, dlaczego tak pomyślałem, nie mam żadnego pojęcia. To było bardzo niemądre z mojej strony. Czyli ze stanie trochę jest strasznie wytrzymały. Może jednak. Nope. High odd, by the way. O mój Boże, to dużo wie. Ale daleko nie jest. Ja od nich uciekałem. Ja chcę przynajmniej jednego pobić. Widzicie? On już ma czerwone HP. I pewnie jeszcze jakieś 3 razy zjem. Aczkolwiek nie będę kłamał, jak widzę te wszystkie makkady, to też nam się bać, że w pewnym momencie pójdzie jakiś Megiddo Mao. Możesz po prostu wziąć się, wyjebać, dziękuję. Karma Master, Marin Karin, Rakukarza, Sokukarza. Przynajmniej w tej grze buffy są obszarowe. Makaka. Yeah.
co z tego będzie? Save. Jak już tu jestem, to poproszę o zapis. Polecz, tak, spokojnie. Najwyżej będę leczył jeszcze raz. A, nie będę psywał. Omega, Sylwia backseatuje Omega. O, teraz dużo szybciej się składałem niż wcześniej. Trochę mnie niepokoi, że przeciwnicy zdają się tutaj mieć relatywnie niewiele słabości. Bo ciężej się ich zjada przez to. Can you not do that? No, he's gonna expert child. No, rozumiem. Przyjąłem do wiadomości. Nie będzie wydana. Cokolwiek tutaj będzie miało jeszcze słabości, czy wchodzimy w ten etap, gdzie dosłownie nic nie ma żadnej? I nie będzie już jedanka rzeczy? Bez dobrego RNG? Swoją drogą, czy to, że tutaj nie ma muzyki, to jest problem mój, czy po prostu ona tutaj nie leci? HP noise. Ena ma po prostu się całkiem ładnie składają. A mi wiem, że w Maxono ma. Święty Boże. Czasem zapominałem kantę wejdzie tutaj. W ogóle takie dziwne uczucie być w końcowej lokacji, mając jakiś 50 poziom lub niżej. Not my Shin Megami Tensei, czy jakoś tak? Kim before pożałujesz tego, jak pójdziesz do bossa, który ma 50 poziomów więcej? Mózga chyba nie. Okej. Chciałem się po prostu upewnić, czy to na pewno działa tak, jak powinno, czy powinien jesteś pogrzebać ze swojej strony. Ale jeżeli jest tak, jak powinno być, to nie będę narzekał. Upadł do. Stonik. Widzę, że outplay jest kontynuowane. Cześć Biki, witam. Jalo. Czego innego się spodziewałem? I to jeszcze zostaje po walce? Absolutnie najgorzej. Trochę rzeczy ma słabości. Pewnie na przykład ci koledzy, których właśnie spotkałem. Nie, no wiem, po prostu miałem nadzieję, że to chce po farmie. Zjadając, a bez słabości trochę ciężko się zjada rzeczy. Szasa, Fizzipel, Keyblast, ale krytnie. O, nie krytą. Nie będę kłamał, czuję się jakby Atos ostatnio mówił mi, że popełnia błąd grając tak jak chce grać w grę i powinienem grać jakimś poradnikiem.
taki efekt dla nich Rebel ASDF. No dobrze. Oni ewidentnie się nie boją potem. Co jest do chuja? Najgorsze jest to, że przez to jak były rozłożone te, jak były rozłożone magatamy, znaczy magatamy, manty, to gra bardzo mocno sugeruje, żeby iść w jeden żywioł, więc mój główny damage dealer w tej chwili jest trochę bezużyteczny, na marzenie. Jest mi z tego powodu lekko przykro. O, nie. Trzeba było nie polegać tylko na Petagu. Mógłbym teoretycznie używać hita, tylko wszystko zaczyna tutaj rzucać feedzenia, bo physical to też mi lekko utrudnia. O, posiłki. Pierwszy chciałem pytać, czy oni w ogóle mogą się bać po hamonie, ale ewidentnie mogą. Mogę cię wiesz? Nice. Od razu lepiej. Nie, może po prostu odzwyczaiłem się od takiego klasycznego Atlus Experience i teraz ciężko mi się przestawić. Doskonale. Kurne, fajnie, całkiem silne te kurne było. Jalo. Nie jestem pewien, czy akurat tego chciałem zmieniać. Weak for Sweeper Death Train Ice Elec. Mam w miarę mało HP. Nie będzie się bał, co? Oczywiście, że nie. Aj, zmienię się. I pewnie za, kolejne zango zabije po prostu. No, idealny timing na zmienienie się w demoniczną formę. Poziom. Nie, nie chcę siły. Wszystko w Vitality. Nawet gra się ze mną zgadza, bo też mi dała Vitality. Kurtańcz, no i zleczyły tylko HP, czy HP i mana? HP, MP. To jeszcze ich nie używam, ale jeżeli będę miał jakąś potrzebę, to chętnie skorzystam. Bo widzę, że jestem już tak w miarę blisko połowy many, więc chciałbym potencjalnie mieć możliwość zagenerowania się bez punktu leczniczego. Tu na tym piętrze nic nie ma i teraz tutaj w lewo. Czy mogę? Proszę. Nie wpadać w ambusze co do Gienkantes? To czy wpadasz w bambusze zależy od twojego agility. Które dawałem dosłownie 0 punktów.
Zgaduję, że tej. Nie, to nie ma przejścia nawiasalnego. Nie wydaje mi się, żebym był w stanie przeżyć następną turę kimkolwiek poza Protagiem, więc faktycznie będę się celował ucieczką. I mam wrażenie, że ta druga mediama jest mi potrzebna, ale to już będę następny raz pamiętał. O mój Boże, normalna walka? O mój Boże, przeciwnik, który oberwał normalnie od buffu? Radań. Na teraz chyba nikt nie jest podatny. Tak, ciekawości. Jaką ty masz słabość? Weak gunę. I expected nothing. Ja bym, żeby były jakieś możliwości używania gunę z formy demonicznej. Czym jest ten ambush raid dzisiaj? Jakby dosłownie mam wrażenie, że to drugi encounter tej te ambusze. Boi się nie. Przynajmniej szybko się wkładają przeciwnicy do tych nitrogerów. One nie miały sensownych słabości, jeżeli dobrze pamiętam. Jakiś elementy czy coś. Some clear damage for death, weak earth element. Byłem blisko. Wyjebałem materę. Chcę to naprawić. Odjadamy. No, zlewi tej sobie na terę. Tak, o co chodzi? Wiem, że już to sprawdzałem i będzie mnie to denerwowało. To było wasze osobowością. Elf Expert Panic. Teraz powiadasz? Dlaczego nie jestem zdziwiony, że żaden, absolutnie żaden się nie boi? Pokój? Wiem, nie? Prepare for attack, prepare for attack. What? What do you mean prepare for attack? On kryt, nie? A ja z drugiej strony, czy to oznacza, że... Nawet nie jestem zły. Po prostu zawiedziony. O Jezus, Queen się tutaj napełniło.
Nie chcę wiedzieć, o co chodziło w tym flipper-fetach. Bo mam wrażenie, że to było coś, czego mógłbym chcieć się bać normalnie. Któreś dawały punkty do statów. Znaczy, któreś. One ogólnie chyba dają punkty do statów. Vitality, Magic, Luck, HP, MP. Czy tam coś było? I powinnałem? Yep. Dzięki Bogu, że zetknąłem. Wobec co ja tego nie znalazł. Czy ja chcę tu pobiegać chwilę, żeby zobaczyć, czy dostanę Queen? No, mogę pobiegać chwilę, dajcie mi. Inny momencik. Inny momencik. Uno momento, por favor. Nice. Amen, to trochę się tego bałem, nie będę kłamał. Mogę tak zrobić. Tak, pas, media rama. Principal mnie nie rusza. Sakura Rage Live Game Freezes with Max Critical. Zobaczę, czym jest ostatnia manta. Ja tylko jedno miejsce dołów. Tak mi się wydaje? Hunt Auto Skill 600 tysięcy. Last Meal Blood Buff Devour Mana. Czekaj. Czy ta maga tam. Znaczy ta manta naprawdę nazywa się Wikipedia? Wow. Absolutna Wikipedia. Bo będziemy skarbnicą wiedzy po zjedzeniu tych wszystkich demonów, I guess. Muszę zobaczyć, czym jest Sacred Rage. Sakura Rage, Mode Rage, Damage Feature Random. To chyba będzie lepsze niż Hand Slash, bo wydaje mi się, że może wejść parę razy w jednego przeciwnika. To jest to, Max Crit to nie do końca to, Life Gain mógłby być ok. Nawet tutaj. Jest. Void Weakness. Następna. Zaraz Insatiable. Albo zaraz Cross Life Gain, też jest opcja. Zobaczymy, jeżeli się okaże, że będzie im brakowało tego HP na hicie, to... to zmienię. Dlatego mam wrażenie, że ze wszystkich postaci ja pierdolę. Że akurat hit dostaje w Fizzy z lista, to chyba najgorsza możliwa opcja. No dobrze, długo żeśmy sobie nie pochodzili. Boję się używać teraz tej. Ma Bohudain. Bo pewnie koleś poduje. Ale nie. Au.
A mnie akurat zdziwiło dość mocno. Jak duże jest to piętro? Boję się, że tam z drugiej strony coś pominąłem. Ale idę sprawdzić. Tam chyba nic nie ma. Drio, Agi, odporny na magię kompletnie. Song Elf, Requirements, No Fire. Oczywiście, że odporny na całą magię i mały Mediarachan. Oh baby. Niezłe, niezłe, podoba mi się. Ja nie mam chyba nic, co dodaje obrażenia i kantujenia. A przydałoby mi się tutaj akurat. Zastanawiam się, czy tutaj nie wrzucić w sumie. Bo na takie sytuacje jak teraz by było całkiem przydatne. Tylko właśnie pytanie, co? Model. Ja miałem skilla, który to robi. Jezu! Wszędzie ogarnij się. Tu nic nie ma, doskonale. Maszyn sobie jeszcze, bo właśnie zorientowałem się po fakcie. Jezu, czemu ja dzisiaj jestem taki nieogarnięty? To dlatego, że jest poniedziałek, kiedy nie było roboty? Oh my. To jest tak dziwne uczucie. Kiedy przychodzi sobie dzień poniedziałkiem zwany i nie trzeba pracować. Odzwyczajam się. Czy cokolwiek stąd się opłaca foliarą? Piękne pudła. Zobaczmy, tak z ciekawości. Istnieje świat w tym... O Boże, hit umrze. A, ja to trzeba stać, ano. To też prawda. Rakunda. Wezmę... Odważne racje sprzedam. Sobie jeszcze raz nam. Tak, ja właśnie niedawno wymieniałem telefon i na starym telefonie miałem zawsze budziki tak włączone, że codziennie go włączałem jako tako. A na nowym telefonie mam ustawiony jeden, który leci poniedziałek, piątek po prostu. I teraz go włączałem specjalnie na dzisiaj i zastanawiam się, czy nie zapomnę. Ta ściana. Tak się zastanawiam, ile z tych kluczy jest w ogóle opcjonalnych? Glejczaka. To brzmi przyjaźnie. Bo mam wrażenie, że na przykład jak czerwony znaleźliśmy to, że on nie był taki absolutnie konieczny do przejścia dalej, ale może to takie wrażenie? A-a. Kulala. Aż da się przejść bez żadnego. To całkiem nice. Dobra, weź pas. Kurde, już myślałem, że się uda. Byłem trochę zbyt optymistycznie nastawiony, I guess. Dobra,
Zrobię jeszcze jedną zmianę. Bo zauważyłem, że nie potrzebuję aż tak bardzo się mediaramować. To diaramować tak naprawdę. Po smoothie mogę wyrzucić. Najwyżej jak będę potrzebował, to sobie wrzucę z powrotem. A tak to diarama mi ta chmana oszczędzi w takiej sytuacji. Mam do 2 minut, nie mogę tylko jeden na telefonie. O. The fuck do you mean? Bro? Nie pisałeś na bossa w skrzynce? Przynajmniej jest na bossu podatne. Czy mam coś, co leczy obszarowo w statusy? Chyba nie, co? Ale mogę wyleczyć Argyle. I pytanie, czy my patrzem. Tak. Mój święty Boże. Magic Creeper. O, interesująca opcja. W ogóle dla mnie to fakt, że istnieje też jak Magic Creeper jest przerażające. Panacea. Pas. Wiem, że oberwiesz, nie płacz. Chodź zaatakować. Okej, okay, a tak działa. Muszę go bić, kiedy mam możliwość, bo mam wrażenie. Czy. Gdzie jest Panacea? Jak gila silnie mi palty. Jakby teraz mnie jeszcze mowo, bo tak, a to byłoby ok. Bo chyba jest na jedną pochodań. Jesus. Przegapiłem, co dostałem swoją drogą. Mam nadzieję, że nie było to nic ważnego. No jest jakiś... Bo nie widzę, żeby to był jakiś kluczowy przedmiot, więc... Jeżeli coś było to raczej no i albo jakiś po prostu zwykły przedmiot. Innej słowy, czy było warto? A co, walutnie nie. Magic Mirror. Czy jak już mówiłem, nie było warto? O! Tego słonia dawno nie widzieliśmy. Odejmę shield. No dobrze, opowiedz mi o sobie w takim razie. Somewhere in the infos, no... Co to pływa jest za na dół? Nie wiem, wiem za to, że jak go widzę, to wygląda jak całkiem sensowna opcja. Aje. Ta słońce ma ta trzebelko w ręku, chce by się boleć, ja nie czuję lęku. Ty kurwo. Oh baby. Mm,
wracaj do swojej normalnej formy. Oni mniej, no nie do tego. Aczkolwiek byłem blisko. Z drugiej strony wydaje mi się, że teraz mogę po prostu przydać na Buffodine. Bo on i tak ma pełne HP. A pozbędę się przynajmniej albo nas. Ooooo! Raczej się wystąpuje się akurat na tego. Na hita. Distun. Podoba mi się kończą i nie podoba mi się to. Byłem naiwny licząc na to, że się skilluje. Czemu nagle zacząłem dostawać 70 tysięcy powiadomień na telefonie? Ja nie wiem, co tak? Nie lubię, kiedy telefon nagle mi stwierdza, że zaupdate'uje wszystko dosłownie, co na nim istnieje. Moi ludzie mnie potrzebują. Otóż nie tym razem. Szkoda. Ktoś pisał, że Magic Mirror, nie wiem na ile to rzeczywiście prawda. Sylwia pisała, że Magic Mirror, nie wiem na ile to prawda. Słuchajcie, na pewno się uda, na pewno trafię. No to wydaje się, że to był Magic Mirror w takim razie. Czy mi się wydaje w ogóle, czy ja nie mam nic co leczy ze stuna, jeżeli chodzi o umiejętności? Ja mam przeżył. Ja się okaże, że nie mam też niczego co leczy tego. Kamienia? Ale stąd nie dostaję po walce. To jest fajnie. Ten random encounter late nie zabije. Ewidentnie nie tylko raid. Na litość bosku. Ja dosłownie nie mogę już leczyć tego stuna, on pozostaje po walce. Chyba, że Pargila coś ma na to. Patra nie, Klosti. Ja dosłownie niczego co leczę. Nie ważne, mam paradi. This is fine, wszystko jest fajnie, nic nie mówiłem. Też nie będę kłamał o to, że zostałem tak brutalnie zmelowany. Mnie bolało. Oczywiście sam ma to. Zielbeń. Tak pobić. Tylko muszę sobie przypomnieć, co ty miałeś. Co ty miałeś takiego, że ja nie chciałem tego ruszać? Null I select. Explode Death, Dane Force, czyli muszę go bić fizycznie albo ogień ziemia.
No dobrze. To było szybkie. Plap, 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 getmanta, getmanta, getmanta. Post magic skills. Zanadu de kadrze de kunda. Nie stać mnie. Najgorsze jest to, że gdybym miał dostęp do jakiegoś tego. Do jakiegoś terminala z kasą, to mógłbym. Gilmekala był podatny na magię. Znaczy. Na pewno zazwyczaj Gilmekala ma Ripple Fizz i to na jakie magie jest odporny, podatny zależy od gry. Najczęściej chyba na Hamę, mam wrażenie. Jestem przeważywiony. Please don't mind me. To tak sobie z tym mitem, to? To to moi Kanin się odpalił? Winda, wsiadaj na windę. Biorąc pod uwagę, że przed windą był zapis, to trochę mnie to niepokoi. Winda, no. Winda, jaka jest, każdy widzi. Kurczę, on wszedł. Tego dawno nie gej. A gdzie ma jechać? W bok? Dobra, takie kąty to może się cały narzucać, ile wam się żeby nie podoba. Om nom nom. No, Wikipedia nauczona. Ostatni posiłek. Dobra, coś ty dostał, przyjacielu. Bloodbath, heavy damage fizzle. Wygląda elegitnie. Moje prezentacja tego chyba też... Excuse me? Last meal, fatal chaos hunt, o. Już się przekonałem, jak to działa. Spierdalać. I devoured mana. 50% mana odnowionej po udanych polowaniach. W sensie maksymalnej many? Bo jak tak to brzmi całkiem silnie. Bo się wysypali pół godziny temu sobie. Przygniótł go ciężar z jego prania. Tym razem aż tak dobrze nie wychodzi. O, wtemowany. Nice. A jak jest kasu? 180. Potrzebuję 500 na magatamy dla Argili. Aczkolwiek też nie ukrywam, że chciałbym wejść do obi... O-o. Co obi za to? Uuu.
Tak, już jest zamarzony. A weź mi sprawdź od razu. Like fire, elect, no death elements. Co jest tutaj? Widzisz, tutaj jest cień sery. Ale idzie, ale zasuwa. Czemu sobie budynek się odpala? Nie ma, chcę stąd wyjść. Bo czekaj mnie, co jest tutaj na dole. I before tutaj na dół się spada. Tutaj na dół się spada. Czy ja save skamuję save state'ami? A-a. Bo mam dziwne podejrzenie, że będzie mnie po prostu teleportowało to chwilę w tamte miejsce na dole. W tym przekro byliśmy. Czemu kurwa atak fails? No zlitujcie się. Już chyba wolałbym, żeby Gani powiedziała, że po prostu miss. A nie atak failed. O dobra. Czy ma pani coś więcej mówić tak świadomo? Przyciąga mnie w prawo. To w lewo. Ej, udało się? Jestem doprawdy zdumiony, że się udało za pierwszym. Zdecydowanie jest to też, czego się spodziewałem. Ile bladba podaje? Podo. Tak z ciekawości, czy z tej... A, cholera. Myślałem, że to mniej zada. Jest to połączenie. Przeciwników, to na pewno. Jedno z połączeń w historii połączeń. 113. Czarmik, niestety. Ten ma tak. Ganesha z tego kojarzę jest pozytywnym boostem tamtejszej mitologii. Ale mogę się mylić. Aż ten Dark Leader wolno idzie. Jesus.
Bo za mało jesz pewnie, dlatego. Save point. Powiem więcej, to jest mały terminal tylko. Jest więcej groszku. Daj mi groszek. To będę więcej jadł groszku. Ale rzeczy, których na pewno nie odszli ode mnie w twardzimym życiu. Za sałatą? 1900, dwie stopy. Muszę coś sprawdzić. A kurde, już myślałem. Myślałem, że to jakiś śmieszny 666 czy coś. Uuu, zmiana muzyki. Zastanawiam się, czy to jak ona tutaj chodzi, ma być jakąś wskazówką. Czy po prostu, że jak idzie, to ten, to się pojawiają te pasy. Meno gusta. Rakundę rzuca. O, nieprzyjemna. Teraz zróbmy tak. Pas, atak. Mediarama. Pas. Insatiable powinno dobić. Nice. To wciąż tak mało daje. O. Znaczy, domyślam się, że przynajmniej po części dlatego, że hit przekazuje tylko część punktów, ale... Oh well. Almighty Physical. Almighty Physical, który jeszcze redukuje tą, redukuje obronę. Każdą chwilę brzmi coraz lepiej. Kurde. Popełniłem błąd. Bo trochę oduchowo to wygrałem. A nie taki powinienem. Ale kiedyś się nauczę. A to jeszcze nie te... O, ja pierdolę. Co jest na to? Okej, dobrze wie. Gdzieś. Bajo! O mój Boże, właśnie zdałem sobie sprawę, ile razy ja bym umarł na tym snikdringa w normalne SNT, w którym nie można uciekać. O, siema. Nie, słuchaj. Patera. Tak z czystej ciekawości chcę zobaczyć. Mam jakieś sekundy? Nie mam. Słuchajcie, na pewno się uda. Aż się teraz. Lol. Ale mało iben. Ale przynajmniej dodaliśmy normalne obrażenia. Tylko normalne obrażenia w tej chwili to tak mało. Ja się chyba trafię na jakąś losową skrzynkę z kolejnym samolem czy innym setem. O, Parvati, siema. Nara.
O kurde, to nie jest nada. Gunę. Uciec od Gunę. Dismute? Powinienem mieć dużo dismutów chyba. 9. Wystarczająco. Ale krytmo. Insatiable. To zadanie jest całkiem silne, nie będę kłamał. Jeżeli Argila by miała, to też to wygląda jak całkiem następna opcja. No, jak tego dajesz, prawda? Albo i nie chcę go zabić. Tak jest, że chce mi dać więcej tych ataków. Spokojnie, Dark Leader, już niedługo. Nie wrażenie, że gdybym teraz miał możliwość wrócenia się i sprzedania tego wszystkiego, to byłbym całkiem bogaty. Ale może to tylko moje podejrzenia. O, to przegapiłem wagę. Medical kit D3. Medical kit, mam wrażenie, że teraz nie są jakieś bardzo przydatne. Gdzie mnie to wyrzuciło? Byłem swego tego trochę naiwny, licząc, że będzie mi to pokazywało, gdzie to mnie przenosi. A gdzie będzie kolejna rzecz do zapamiętania? A, był tutaj. On tylko shielduje, więc nie tracę wszystkich tur. A tak, to była szansa, że go czelmuję. Ewidentnie nie wczelmowało, ale... Nie, czyli to sam. Blada? O, nice. Rewelacja się złożyła. Wiesz co, dla swojego bezpieczeństwa powiedz mi, przyjaciółko. Co ty tam masz? Wicca. Uuuu. Po raz pierwszy od 10 tysięcy lat coś na to, to tak jest dobre? Dzięki Bogu. 800, Jezu. Bardzo przyjemny dla oka twerki. Ja stąd przychodzę. Wiecie, ja tu byłem dopiero co, więc powinien się cofnąć teraz. Powinien się tu cofnąć i zobaczyć, gdzie to mnie doprowadzi, jak jest. Dlaczego taka jest? Dlaczego taka jesteś go? Jak grzecznie pytam, dlaczego taka jesteś go? Jeszcze inteligentne jajterka po słabościach. Najgorzej.
Wyobraźcie sobie grać na inteligentnej AI. Hit przeżyła, tak to się zwiwertowo. Nie no, po skrócie to ja nie mam szans czegokolwiek trafiać. Po skundzie i debilitajcie w sensie. Dobra, tu nie byłem jeszcze na górze. Ogólnie to mam wrażenie, że to jedna z tych lokacji, w których nawet jeżeli miałbym mapę, to nie czułbym, że ona mi dużo daje, powiem szczerze. Zastanawiam. Zone Insatiable pewnie nie wystarczy, to? Ale nie wystarczy, jak nie trafię w Parvati, to na pewno. Czy dobiję do końca gry w maksymalny poziom Vitality? Pewnie nie, ale... Nie będę też chyba jakoś tutaj daleko. Nie chcę stradać, gdzie to mnie wyrzuci. Najpierw tędy przejdę. Rozumiem. Przejdę maluzję. Gdzie mnie to wyrzuci? Absolutnie nigdzie. Idealny korytarz dla mojego totaga. Czy parę takiej walki będzie mnie stać na wymienienie tej magatamy? Zresztą już chyba mnie stać. Ja mam 700 tysięcy. Z jednej strony człowiek sobie myśli, że te cyferki wydają się takie naprawdę ogromne w tej grze, a z drugiej strony tak sobie patrzy. Ja to przecież ja w tej grze dostaję miliardy wszystkiego. To dało, co? Tam skąd przyszedłem, co? Yep. To było do przewidzenia. Czarn może? Otóż nie tym razem. Szybciej z tym Dark Leaderem, Jezu! Ja nie chcę dużo, ja tylko chcę stać się mrocznym przywódcą! Czy to coś było jeszcze w ogóle? Nie podoba mi się to. Drugi sam to nie przerzuca do tego. Za ten teleport, więc może wejdzie lepiej. On był bardziej podatny, tylko oni byli nie wrażliwi na fizyczne, więc chyba tak, w tej kolejności. Pas... Tak on da. Co jeszcze był raczej nie zabije w tej chwili? No na pewno nie zabije. A teraz daj. Wiecie to? Te musiki tego.
Zastanawiam się momentalnie, jak duża jest ta wieża, po której właśnie wchodzimy. Wiem, że samuraj pisał, że trochę tutaj posiedzimy, ale to zastanawiam się, jak duża jest, bardziej na wysokość może w ten sposób. Nie umiem w tę mapę. Ja trochę nie umiem w mapę, kiedy zaczynają się robić jakieś takie skoki wysokości jak tutaj. Mały save point. Czy będzie 2130? Nie spodziewałbym się. Czarnik nie wszedł niestety. Manty, 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 get mantra. Plap, 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 get mantra, get mantra, get mantra. High Counter chodzi o szanse czy obrażenia? Z tego co kojarzę, to o szanse. A, i to jeszcze nie dałem. Tak, na no, też. O kurwa, jakie kurwa 1 200 000? Co to jest kurwa 1 200 000? I tak nie byłoby mnie stać, więc ja że nie będę narzekał. I ten Ragnarok jest to kuszące, nie będę kłamał. Ale what the fuck? Ja dosłownie chwilę temu, ja wiem, że ten są wysokie, ale z drugiej strony dostajemy dużo pieniędzy. Ja teraz, what the fuck do you mean? Tak, dostajemy bardzo dużo celi. Tylko nie mamy jak ich sprzedać, bo nie mam tego dużego teleportu, który nie cofnie i pozwoli się wrócić do niego. To jest chyba najgorsze. A tutaj na miejscu ewidentnie nie mamy jak ich sprzedać. Maszerce mam. Właśnie o to mi chodzi, serio. Ja się nie gubię, ja robię progres. Wypraszam sobie. Ej, dzięki stary. Spada, jesteś kompletnie wrażliwy na magię, więc masz szybę i banna, to żeby chcieć magkarze. Hit wyleczył sobie hapeki, ale miot na nim został. Dis miot. Znaczy nie będę kłamał, że jest to nieco poplątana lokacja. To z tym się absolutnie kłócić nie będę. Zwłaszcza przez to, jak często wchodzimy na jakieś wyższe piętra. Jaka jest szansa, że to mnie... Wiecie co? Ja się domyślam, dokąd to zmierza, ale muszę to zobaczyć na własne oczy. A to... Był to zdecydowanie jeden z Atlus momentów, historii Atlus momentów.
Do tej pory tego nie używała. Dawaj, Apek, nie gadaj, babo. Dark Leader już prawie gotowy. To może mnie gdzieś indziej przenieść potencjalnie. A już przeniosło, fajnie było. Właśnie zabiłem. Mam szacunek do siebie i do was. Nie będę się topał aż tak daleko. To jest ta Diosa. Chyba jeszcze raz, jak tym przejdę. Tylko teraz muszę uważać, w którą stronę mnie wyrzuciło. To chciałem zrobić. Bo to mnie wyrzuci z da. Tam to przejście i do. Właśnie do windy. Nice. Nowa muzyka. 4100 stóp. Więc chyba papieżak na sominie. Idę. Dobrze kojarzę? To jest Izda. Taki do sprzedania, ale to. Proszę mi wybaczyć. No jest taki. Chyba nie tym razem. Co to był za mis? Jedno chwyste! Miejcie jej coś. Znowu spoduje, bo poszła jedna sekunda, więc już nigdy nie jest. Okej, nieważne. Dark Leader jeszcze nie wszedł, ale jesteśmy blisko. Nie zdziwię się, jak przy następnej walce wejdzie. Sera. Czy możesz nie przechodzić przez stałe ściany? Smutne obraz sery zniknął. Guys. Guys. Guise? 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 Teraz tutaj nie było żadnego miejsca, w którym mogę sprzedawać rzeczy, chyba, right? Nie, muszę stąd wyjść kompletnie. Tak, kompletnie, kompletnie znaleźć sobie inną lokację. Wróćmy... do siebie. Tamtej skrzynki już nigdy nie zgarnę. Powiedziałbym, że jest mi przykro, ale musiałbym skłamać. NC Plus. Taki dostawca usług telewizyjnych. O mój Boże. Ja dobrze widzę.
Pierwszy dancz miał przy... He? Co mój samuraj miał przez to na myśli? Nie jestem pewien, co chciałeś mi przekazać tą wiadomością. Ze sklepu. A po sklepu. Graven Image, czakra. Nie działa czakra Elixir. Jest to reusable, 50 many, one ally, reusable. Wiecie co? W wielu innych grach bym się skusił. Tutaj nie czuję, że jest mi to potrzebne jakkolwiek. Jeśli co, jest mi to potrzebne? Dobra, boleść to mnie nie boli, za to nie jestem. Mam to nie chcesz? Chcę. A o co chodzi? Jest. Jak już mówiłem, chcę manty. Dobra. Mam zapis, to teraz tylko stąd wyjść z powrotem. Zastanawiam się, jak daleko w dungeonie jestem. Biorąc pod uwagę, że biłem się do tej pory tak naprawdę z jednym bossem, to mam wrażenie, że nie jestem nawet w połowie. I trochę mnie to niepokoi. Aczkolwiek może to przeważywienie po nocturnie, które miał cały bossarz, tak naprawdę. Jak już tu wróciłem. To tak, teleport, karma, tempo 3. Aim before Karma Temple 10. Dobra. Co my tu mamy? Bo tutaj... Ona teoretycznie tu przechodziła. Aha, czyli to się po prostu tak obchodzi. Understandable. Ciekawe, jak często to rzeczywiście będzie widać, że da się tak obejść jak tutaj. Nie sprawdzałem, na co one są podatne. Możesz tam wejść tyłem? Nie wydaje mi się. Zwłaszcza, że w tych grach raczej nie da się chodzić tyłem. Pursuit Gun Expel Death No Elements. Rozumiem. Zastanawiam się, na ile to, że rozdaję te punkty Vitality, jest mi w ogóle potrzebne. Nie zdziwiłbym się, gdyby wcale nie było. Chakra pot. Przez to, że mam noisy, to nie czuję potrzeby używania chakra itemów, mam wrażenie. Dużo ich masz? Jeszcze jakieś 12? World, Mage Dola, Mind Church, Magic Reaper. Okej, okay, teraz zobaczmy, czym są te rzeczy. Astros Mega Damage Almighty One Enemy. Mage Dola Heavy Damage Almighty All. Mind Church, Magic Attack Damage More Than Doubles. Magic Reaper, Reaper Magic Attack Party.
Chyba ma setup już taki ostateczny. Przynajmniej tak wygląda. Jeszcze jakby był jakiś Almighty, bo to już w ogóle byłoby super. Bo tak to nie dziwię się, jeżeli buffu Dying zadaje obecnie więcej niż ten Last Word. Ale zobaczę, i zadaje Megidola. Póki co. Mało. Dość mało. Jaskółka. W sumie. A co, jeszcze jedna Megidola? Dość wytrzymała. I też mam Megidola. Oj, widzę, że jest standardowy Megidola problem w tej grze. Tak, śmig, tak. Repulse, Explosion, Fire, Ice. Mamy Diarrhan. Okej, zobaczmy, ja zdaję raz, powiedzmy. Mniej już myślałem, jak na to, że to mega obrażenie. No i mówię, to jednak źle mane, jak pojebane. To mnie bardzo nie pojej. Nie na to skądę. Czy to jest tutaj jeszcze... Domina Eternal West? Tam teoretycznie coś było, ale... To teoretycznie mnie nie bawia o tym, żebym chciał po to iść. Stamina leczące. Przyda się. Proszę nie robić takich rzeczy. I ten Dane ważne, że ten, że się pozbędę w opusach. Jezu, tak mnie denerwuje, jak widzę. O, atak failed! Już wolałbym, żeby po prostu mi powiedzieli, że to jest miss, a nie attack fail. O święty Boże, jeżeli... Przysięgam, gdyby teraz poszedł Mediahan. Ona jeszcze żyje. Interesujące. Czy coś miała te na HP, to byłem pewien, że już jest martwa. Chciałem się wyleczyć zamiast używać Nominala. Why would I do that? A, ale w te wersiki tutaj były bardzo przydatne. Tak jak jest ta bitka, że leczy manę po pożarciu, to wiem, by się przydało leczenie HP-ków po pożarciu. W ogóle to jest strasznie dziwne, że... O, odnawia ci manę, jeżeli kogoś zeżdżasz. Bo większość tych skilli używa HP-ków, a nie many. O, hongierki. Ufu. Jeszcze ty jeden? Wiesz co? To i tak mam normową turę, z której będę uciekał.
Weekend. Ja najmocniej przepraszam. A, okej, okay, ma 6699. Okej. Pozwolicie mi? Dziękuję. Czyli generalnie jak spotkam mongiorki, to od nich uciekać, bo główne weakness. Ta, i Megidolmon, i Last Word jeszcze. Żeś nie umierać. Jakoś dookoła trzeba to obejść. Fajnie z tej strony. Woli się pańczyk gdzieś losowo nie stwierdził, że stawił sobie. Ej, patrz. Masz tutaj niewidzialną ścianę. Elfwall. Czy to jakaś sugestia? Wiesz, jak mam Magic Creeper, ale dobrze wie, że wypadałoby go używać do czego? Bardzo ta wieża skończy na 6666 stopach. Nie mogliby zajrzeć aż tak oczywistego, prawda? Prawda? Nie wiem, ale jest to save point. To przy okazji wezmę save, prawda? Pojawiła się jeszcze jakaś manta tam dalej. Ultimate Almighty Magic Skills make the man null element. I kosztuje tylko 140 tysięcy. Oh baby! Niepokoi mnie to, że za tym jeszcze coś potencjalnie może być. Czy ja powiedziałem 140 tysięcy? No tak, jebę się o zero, jak tak powiedziałem. Mała kulpa. Chciałbym, żeby kosztowało 140 tysięcy, bo już mógłbym sobie wziąć. A tak, to niestety. Jeszcze dłuższą chwilę nie będzie mnie stać. Labirynty. Moje ulubione. Firewall. Jaki? Windowsowski? Avast? To jest to co ludzie twierdzą, że zatem życie istnieje? Że od jakiegoś czasu mogę jest dużo mniejszy nacisk na używanie jakichś zewnętrznych firewalli niż kiedyś to było. O, czarn. Miałem nadzieję, że może coś z tego czarna wyniknie, ale więc jeszcze było też jest ok. Ciekawe mi swoją drogą, czy... Z tymi mantami, jak to działa, czy tylko ta magiczna ma taką swoją ostateczną i w ogóle wersję? Czy inne też coś mogą mieć?
drugiej strony nie dziwiłbym się, gdyby na przykład tak to teraz hit w żela była taką właśnie ostateczną. Nice, dzięki. Widziałem, że ma ten Medialakan, więc... na swoim Arnarokinulf jest... Tak. To by się nawet zgadzało. Mi całkiem ostatecznie. Ale widzisz, tylko całkiem. No Boże, one żyją. Ale teraz Mediahan pójdzie. Ale mało. One wciąż żyją. E, nie ma. A, shit. Mogłem pełnić taki błąd. Nie przejmujcie się mną. Tak samo jak pełniłem błąd nie kupując ostatnio revival bedów. Więcej? Mam wrażenie, że dawanie w Lucky jest bardziej optymalne niż dawanie w Vitality. Patrząc na to, jak statusy mi chodzą. To może być takie moje lekkie przeczucie. Możesz zacząć dawać lag. Teraz to już gra nie warta świeczki. Okej, jest tu zapis. Samo te dwie gadody, czy mi się wydaje? Zapisz, no właśnie, to jest mój plan, owszem. Albo jeden Jetayu? A, się zobaczę. To tylko dokonam drobnych zmian w moim setupie. Z tym zmianem jest not really. Dotaj Garuda, zrozumiałe. Mediarama. Jeszcze jeden zapis, bo nie chcę potem wejrzeć powtarzać z tapą. I zobaczmy, co tam mądrego przygotowali. Chyba, że oni tak po prostu sobie latają i nic ode mnie nie chcą. Myślałem, że oni chcą mnie bić. Oni nie chcą mnie bić. Ach ty, boj. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Najszybsze wciśnięcie tych mojego życia. Raz już go biłem, więcej nie muszę. A, to do góry ponosi. Co ja ciekawi mnie w takim razie, czy... Tam coś jest teraz nowego.
Quakeshot. Już używam Quakeshota. Co to rok 1990 któryś i Quake 3 Arena się odpala? Okej, okay, to nic nie ma. Właśnie zastanawiałem się, czy tutaj może w dół czegoś nie będzie, żeby zobaczyć, ale ewidentnie nie tym razem. Nie pchaj mnie swoją drogą, że ten zapis był na początku tej sekwencji. Kolejny przełącznik. Tym razem mogę udawać, że się bije. Ona chyba nie chce, żeby on się bił. Właśnie wyobraziłem sobie, jak ona robi rage durmi na column rest. Byłbym lekko niepocieszony. Bo takie jest założenie, owszem. O Boże, ona jeszcze żyje? Za każdym razem mi się wydaje, że one mają mniej HP niż mają i się na tym łapie. Znowu do góry. Tam schody zostały. Podobnie jak wcześniej. Nie, wcześniej też zostały chyba. Wydaje mi się, że wcześniej też zostawały. Przy czym mogę się mylić, mogę gadać od rzeczy, mogę pierdolić głupoty. Chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że zbliżamy się do góry, ale chyba jeszcze nie. Słyszałeś, coś się było, dół się pojawiło? Chyba nie było. Moje, wydaje mi się, że działało za każdym razem tak samo. Ale też mogę się mylić. Czy one mnie tutaj będą chciały dorwać, zanim wejdę do środka? Nie dziwię się. Yep. Sylwia Szamanka nie życzy sobie otwarcia wyrót. Odejdź, powtarzam, odejdź. Odejdź, bo co mi zrobisz? Dobra, z czym się ciebie je, przyjacielu? Bo podejdzie, to jedyne co muszę wiedzieć. Okej, okay, zobaczmy, ile to zadaje w takim razie. Well. LOL.
Le Mao. Cóż za walka. Cześć Gilda. Sylwetrze Manka nie chce na odcinek żadnych asur. Odejść natychmiast, odejść natychmiast. Gdybym wiedział, że tak to działa, to powinienem pewnie mind-charge'ować, znaczy maka kadżować, a nie rakundować. O. Bo domyślam się, że ze względu na to, jak ta walka wygląda, to buffy przychodzą. O kurwa. Tego nie przewidziałem. Ale wciąż mam drugą opcję. Tysiąc sto, to też sensowne obrażenia. O. Hit. Hit, wszystko będzie dobrze. Opry za mindset. Mam pomysł, co z tym zrobić. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. Au. Au. O, oh, ma dekadę. That's a new one. I nie będę kłamał, zadaję mu zauważalnie mniej. Będę musiał sobie chyba po raz pierwszy od dawien dawna uzupełnić manę w trakcie walki. Au, czy ono to przeżyje w ogóle? Czy że sobie zrobił swój au. Nie wiem, jaki jest śmieszny tych Jataju, ale nie zdążył. Tam dekadza. To nie, on zszedł tak szybko, że nie miał kiedy go użyć. Dosłownie zabiłem chłopa z wieczory. Co dobra, czy mi się wydaje, czy mam idealnie najmniej optymalne party na Garuda, jakie istnieje? O, ma dekundę. Mindtouch. Dobra. Wiesz co, pas? Czeka pod mi wystarczy chyba. Jeżeli dobrze myślę. Tak? Chcesz o tym poznać? Nie wiem, czy Jedi powinien się tak składać. I mean! Mindtouch od zawsze był zbalansowany w tej grze. Więc moja odpowiedź brzmi, że pewnie powinien. Garuda też by się złożył dużo szybciej, gdyby nie był niewrażliwy na lód. Podejrzewam. A tak to zostałem zmuszony używać mniej optymalnego ataku. Jako, że nie wiem, jak długa jest ta lokacja.
To chyba tutaj sobie skończę na dzisiaj. Możesz sprzedać rzeczy dwie? To prawda, mogę sprzedać rzeczy dwie. Tylko nie. Bo tak się zastanawiam w sumie. Null element. To jest pasywka? Ta, to jest pasywka. To chyba ma sens, żeby to wziąć. To się cofnę. To teraz tylko jeszcze raz, bo ktoś mówił, że jest gdzieś jakiś sklep. Tylko nie wiem gdzie. Bo tutaj go ewidentnie nie ma. I teraz nie jestem pewien, czy ja źle zrozumiałem to, co wcześniej było mówione. Pierwszy dungeon. Swalir. Przy wejściu. Okej. Swadistana. Chyba nie tu. Nice. Zgadzam się, bardzo nice. To teraz... Wiem, że generalnie jest zasada bez spoilerów i tak dalej, ale proszę o odpowiedź na pytanie. Tak orientacyjnie, ile jeszcze Final Dungeonu mi zostało? W sensie, jaka część Final Dungeonu jeszcze mi została do przejścia? Jeżeli dobrze widziałem, teraz mam Karma Terminal 4. Czy jestem chociaż w połowie? Gdzieś około połowy. Okej, to na pewno ten, to na pewno nie mam zamiaru tego już dalej dzisiaj ruszać. Bo powiem szczerze, gdybym był jakoś w miarę blisko końca, to mógłbym się zastanowić, czy chcę to dzisiaj dokończyć, ale jeżeli mówisz, że gdzieś blisko połowy, to kategorycznie zostanę sobie na następny stream. Lecz Terminal 4 to ostatni. To nie, to i tak się chyba nie podejmę dzisiaj już, tylko wezmę, żeby się nie zajebać na następnym streamie, jak zapomnę jak zwykle wszystkiego. To sobie tak zrobię, że zapiszemy już w resztę. No i dobra, na dziś to było tyle. Dzięki wam wszystkim za przybycie. Widzimy się w środę na Battle Networkach. Także trzymajcie się, po. Cześć!